czcigodne siostry franciszkanki rodziny Maryi wraz z Matką Generalną, droga rodzino siostry Olgi, czcigodni księża biskupi, drodzy kapłani, drogie osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Z wielkim niedowierzaniem, jakże trudnym dla ludzkiego umysłu zrozumieniem, spoglądamy na trumnę kryjącą w sobie ciało siostry Olgi. Jakże trudno ubrać w słowa to ostatnie pożegnanie, z jakim przychodzi się nam dzisiaj zmierzyć. Bo co można powiedzieć, aby uciszyć wielki ból, jaki dotknął kilka rodzin, którym cierpienie wyciska łzy żalu, rozum stawia pytanie, jak mogło dojść do takiej tragedii, a wiara mówi o nadziei życia wiecznego. Co powiedzieć rodzinie z Bolechowa, gdzie urodziła się, wychowała, wykształciła i skąd wyruszyła w drogę służby dla Jezusa Chrystusa, obierając życie zakonne jako drogę do nieba. Co powiedzieć wspólnocie zgromadzenia franciszkanek rodziny Maryi, opłakującej swoją przełożoną i siostrę? Co powiedzieć wspólnocie parafialnej, w której przez ostatnie lata posługiwała siostra Olga poprzez cichą, ofiarną i sumienną pracę w parafialnej kuchni? Co powiedzieć tym wszystkim trzem wspólnotom, gdy ciągle w pamięci pozostają te ostatnie chwile życia, z którymi przyszło się zmierzyć siostrze Olze? Ludzie przy trumnie zawsze stają z zadumą, ale i z bólem, bo choć uznajemy prawdę zawartą w księdze Koheleta, że na wszystko jest wyznaczona godzina pod słońcem, choć przyznajemy rację psalmiście, że dni człowieka są jak sen poranny, jak trawa, która rankiem rośnie i kwitnie, wieczorem więdnie i usycha, to jednak życie ludzkie, swoisty cud miłości, jest przeogromną wartością, a śmierć zawsze przychodzi nie w porę i za wcześnie. Stojąc przy trumnie siostry Olgi, wsłuchując się w Słowo Boże, wznieśmy się jednak ponad to, co takie ludzkie, ponad żałobę, smutek i ból rozłąki, ponad to, co podpowiada ludzki umysł i serce. I spójrzmy na rzeczywistość śmierci oczyma wiary. W Księdze Mądrości czytamy, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, czyli poprzez śmierć należą już tylko do Boga. Nikt i nic nie ma nad nimi władzy. Zatem nie ma już władzy nad świętej pamięci siostrą Olgą ani cierpienie, ani strach, ani lęk, który towarzyszył jej ostatnim ziemskim chwilom. Ona już dzisiaj trwa w pokoju, trwa w nieśmiertelności i w miłosnym objęciu Jezusa Chrystusa, który był dla niej drogą, prawdą i stał się życiem na wieki. Bowiem człowiek przez śmierć przechodzi do Boga żywego, Boga naszych pragnień, tęsknot i nadziei. Rodzino z Bolechowa, rodzino zakonna, rodzino parafialna. Ta sprawiedliwa dusza jest w błogosławionych objęciach swego Mistrza Jezusa. Tam jej szukajcie, wznosząc swe oczy ku górom, bo stamtąd przyjdzie pomoc od Pana. Od tego Pana, dla którego siostra Olga pracowała bardzo ofiarnie przy odbudowie kościoła w Bolechowie, podejmując obowiązki, do jakich
zaprosił ją ksiądz proboszcz i wreszcie oddając swoje siły i zdolności wspólnocie zakonnej. Na każdym etapie życia chciała być potrzebna innym ludziom. Dlatego skończyła szkołę gastronomiczną i z wielką pasją spełniała się jako kucharka. Tej ciężkiej pracy dla innych spełniało się w jej życiu przykazanie miłości bliźniego. A słowa, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, dzisiaj są najlepszą charakterystyką jej życia. Ulubleni braty i sestry, Gospodź skazał, ja woskresinia i życia, kto wiruje w mene, choć i w mre bude żyty. Тих, хто знали сестру Ольгу, знали також, що вона жила цією істиною. Вірувала в це і в той останній ранок земного життя, який прийшов раптово, якого не сподівалася ні вона, ані ніхто з нас. Тому ми все ще заохоплені зненацька, шукаємо потіхи і зрозуміння. Шукаємо Його в Божому Слові, у Слові життя, а не смерті. Христос в Євангелії закликає нас до надії. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто Сина бачить і вірує в Нього, жив життям вічним і щоб я воскресив Його останнього дня. У цих словах джерело нашої надії. В них фундамент нашої впевненості в тому, що тим, що не проминає ніколи, є любов. Любов до Бога і іншої людини. Любов, яка все зносить, все перетерпить і з'єднає земне життя з життям вічним. Любов – це міст, по якому ми переходимо до неба. Тому сьогодні на цій поминальній літургії ми виражаємо вдячність за різноманітне і незліченне добро в житті сестри Оли. В той же час вірою у вічне життя ми бачимо її посмішку, з якою вона дивитися на нас з любов'ю і вдячністю. Ця твоя делікатна усмішка, сестро Ольго, яку ти часто укривала, сьогодні потішає нас і додає впевненості у щасті, яке ти вже осягнула шляхом невимовної дороги страждань, якою сьогодні можемо прирівняти лише до хресної дороги страждань Ісуса Христа. Ця дорога страждань – це ті кілька кілометрів страждань, якими ти позначила львівські вулиці, так як Ісус позначив своїми стражданнями вулиці Єрусалиму. Жегнаємо Тебе, сестро Ольго. Твоя родина з Болехова, родина законна, парафіальна родина. Księża biskupi, kapłani, siostry zakonne, wierni. Jest nas przy Twojej trumnie dużo. Zdajemy sobie sprawę, że długo będziemy musieli przyzwyczajać się do pustego miejsca, jakie pozostało po Tobie. Długo jeszcze będzie się nam wydawało, że jesteś tuż za drzwiami. I rzeczywiście, jesteś tuż za drzwiami, tylko już nie tymi ziemskimi, ale tymi niebiańskimi. A my stojąc jeszcze przed nimi prosimy. Niech Cię przygarnie Chrystus zmartwychwstały. Niech w progach Ojca domu wyjdzie po Ciebie litościwa Matka. Niech przeprowadzi Ciebie przez tę nową rzeczywistość, Święty Zygmunt Szczęsny Feliński,
wraz z całym gronem sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Amen.